Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w środę 12 sierpnia w naszym codziennym przewodniku biblijnym, książeczce z Biblią na co dzień. Czytamy dziś słowa ze Starego Testamentu, z pierwszej Księgi Królewskiej, z 8 rozdziału 52 wiersza. Niechże tedy Twoje oczy będą otwarte na błaganie sługi Twego i na błaganie Twojego ludu izraelskiego, abyś ich wysłuchał, ilekroć zawołają do Ciebie. Natomiast w Ewangelii Jana, w 14 rozdziale i 14 wierszu czytamy: jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Drodzy, analizując usłyszane przed chwilą fragmenty Słowa Bożego, koncentrują one naszą uwagę na trzech słowach: prośbie, błaganiu, wysłuchaniu. Bo tak wiele rzeczy prosimy w codziennym życiu. Prosimy o te ważne i te mniej istotne sprawy. To właśnie słowo proszę jest chyba tym jednym z najbardziej używanych przez człowieka. Poprzez nie wyrażamy nasze potrzeby, pragnienia, naszą wolę. Tak wiele prośba może zdziałać, odnieść sukces, pobudza drugiego do działania, choć wielu pozostaje obojętnymi na prośby. Albo stwierdzamy, że najpierw załatwimy swoje potrzeby, a następnie skierujemy naszą uwagę na potrzeby bliźniego. Tylko że z czasem stawiamy przed sobą nowe pragnienia i nowe cele. W modlitwie tak ważnej dla każdego wierzącego człowieka postępujemy często w podobny sposób. Nieraz nawet utarty schemat. Zakładamy, że Pan Bóg jest cudotwórcą, który ma spełnić nasze życzenia, nasze pragnienia, nasze prośby. Modlitwa staje się więc koncertem życzeń, a lista tych życzeń zdaje się nie mieć końca. Potrzeba modlitwy, szczególnie w czasach, w których żyjemy, jest oczywista, lecz czy regularna? Tak bardzo potrzebujemy tej modlitwy, również w wakacyjnym czasie. To Jezus mówi dziś do nas: jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Wiara nie może istnieć bez modlitwy. Nie może istnieć żywa społeczność człowieka z Bogiem bez szczerej rozmowy z Nim, tej rozmowy, którą jest modlitwa. W codziennych modlitwach jest miejsce więc i na dziękczynienie, na prośbę i na błaganie i na wysławianie. Dlatego w tej modlitwie szczerej, pełnej wiary i miłości wołam do Ciebie: Boże, uwielbiam, dziękuję i proszę, bo okazujesz mnie takim, jakim jestem naprawdę. Obiecujesz wysłuchać i błogosławić, bo wielki jesteś i nie odmawiasz swej łaski. Dlatego w tym szczególnie intymnym spotkaniu z Tobą odsłaniam przed Twym świętym obliczem największe słabości, popełnione błędy, niedoskonałości. Potrzebuję ciągłej przemiany, odwracania się od grzechów i nowej jakości darowanej każdemu, kto wierzy Tobie, Boże, z wysokości. Dzięki modlitwie nabieram sił. Wsłuchuję się w to, o czym mówisz w swym odwiecznym słowie, Panie. Nie odrzucisz i będziesz na wieki jako wszechmogący i wierny, zawsze pełen dobroci i miłości. Dlatego proszę i wołam do Ciebie: nie opuść. Wesprzyj i prowadź do celu. Wysłuchaj, pojednaj i pomóż iść dalej przez życie w nieznane, lecz od Ciebie darowane. Pomimo różnych doświadczeń, dylematów, niełatwych decyzji, zanoszę gorliwe modły z nadzieją przed Twoje oblicze, Boże. Wysłuchaj mego wołania i mej prośby. Amen. Drodzy, życzę Wam błogosławionego, radosnego dnia, przepełnionego modlitwą i dziękczynieniem. Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swej łaski. Zostańcie z Bogiem.